Warto przecież zwrócić uwagę na pewne podobieństwa, jakie zdają się zachodzić między uczniami, którzy gromadząc się wokół rabina, tworzyli jego szkołę, a uczniami Jezusa. Punktem istotnym jest tutaj fakt, że rabini, a niewątpliwie i protorabini, przekazywali swoją mądrość ustnie, powtarzając przekazywane zasady wielokrotnie, a przy tym w takiej formie, jaka była najłatwiejsza do zapamiętania od uczniów swoich nie oczekiwali zresztą, by powtarzali wszystko słowo w słowo wręcz przeciwnie, żądano od nich wysiłku zrozumienia tego, co zostało im przekazane, a wysiłek ten wyrażał się we własnej interpretacji. Jezus również na pewno nie dyktował, lecz nauczał ustnie, podobnie też przekazywali te nauki jego bezpośredni uczniowie. Świat ich znał jeszcze żywą tradycję ustną, o czym nazbyt łatwo zapominamy, chociaż w specyficznych warunkach pojawia się ona niekiedy i w naszych czasach. Tak na przykład pewien hindus opowiadał francuskiemu bibliście Xavier Leon Difurowi, że jego własna matka, zupełna analfabetka, umiała wyrecytować bezbłędnie hinduską modlitwę, której tekst wydrukowany Zająłby w książce około 250 stron. Tam, gdzie pismo nie istnieje lub nie można się nim posługiwać, na przykład w więzieniu, pamięć staje się niesłychanie pojemna i trwała. Trzeba przy tym zdać sobie sprawę, że to, co Jezus mówił, a także sposób w jaki mówił, ułatwiało słuchającym zapamiętanie jego słów. Nie wygłaszał przecież długich przemówień retorycznych, ani filozoficznych czy teologicznych dysertacji. Upodobał sobie, jak się zdaje, głównie krótkie powiedzenia, maksymy, porównania, przypowieści, wszystko to, co język hebrajski nazywał meszalim, albo liczba mnoga maszal, i co łatwo wpadało w ucho. Z początku mogło się ludziom nawet wydawać, że słyszą rzeczy dobrze im znane. Jezus cytował, i objaśniał pismo, oświadczając zarazem, że nie przyszedł unieważniać prawa i proroków. Prawo i prorocy to tyle, co całe pismo. Kiedy jednak przygotowywali się już do wysłuchania jeszcze jednego zwykłego kazania, spadał nagle grom. Jezus nakazywał im kochać nieprzyjaciół i modlić się za swoich prześladowców. A co gorzej, żądał by ten, kogo uderzą w jeden policzek, nadstawił także i drugi. Powołując się na przykazanie nie cudzołóż, mówił, że cudzołóstwem jest już spojrzenie na kobietę z pożądaniem, dodając przy tym: Jeśli twoje prawe oko skłania cię do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie, a jeśli prawa twoja ręka skłania cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Na takie słowa można było się zbuntować, ale jedno jest pewne, że się ich łatwo nie zapominało, zwłaszcza wtedy, gdy po raz pierwszy i niespodziewanie uderzały w człowieka. Jezus mówił po aramejsku, lecz Ewangelie zachowały się w języku greckim, my zaś czytamy je najczęściej w polskim przekładzie. Otóż niewątpliwie ciekawy jest fakt, że nawet w tym polskim tłumaczeniu. Odnajdujemy jeszcze miejscami rytm charakterystyczny dla tekstu przekazywanego drogą ustną. Rytm taki ułatwia zapamiętanie. Odnajdujemy go w błogosławieństwach, które też musiały szokować wielu słuchaczy. Błogosławieni ubodzy duchem, ponieważ ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy są pełni bólu, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi. Ponieważ oni odziedziczą Ziemię. Całkiem wyraźnie słyszymy go też w wezwaniu do wytrwałej modlitwy. Prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Całą zaś misterną strukturę rytmiczną Odkrywamy pod koniec siódmego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Czytamy ten tekst naokół zbyt pobieżnie, by zwrócić na nią uwagę. Przyjrzyjmy mu się zatem bliżej. Tak więc każdego, kto słucha tych słów moich i je wypełnia, można porównać do człowieka roztropnego, który zbudował sobie dom na skale. I przyszła ulewa, i popłynęły wezbrane potoki i zerwały się wichry runęły na ten dom lecz on nie upadł gdyż zbudowany był na skale a każdego kto słucha tych słów moich i nie wypełnia ich można porównać do człowieka głupiego który zbudował sobie dom na piasku i przyszła ulewa i popłynęły wezbrane potoki i zerwały się wichry runęły na ten dom a on upadł i był jego upadek bardzo wielki. Przez to podwójne tłumaczenie z aramajskiego na grecki, z greckiego na Polski, dochodzi do nas jeszcze głos Jezusa Jego słowa, które tak głęboko zapadły w serca słuchaczy, że docierają do nas jeszcze dzisiaj, po prawie dwudziestu wiekach. Mówiąc o pewnych podobieństwach, jakie zachodzą między szkołami rabinów a właściwie proto-rabinów sprzed 70 roku przed Chrystusem, a uczniami gromadzącymi się wokół Jezusa, nie możemy zapominać o różnicach. Najistotniejszą z nich jest miejsce, jakie zajmuje on sam w tradycji chrześcijańskiej. W szkołach rabinów przekazywano sentencje i komentarze uczonych w piśmie i dawnych mędrców. Jezus natomiast, choć uważany również przez swoich uczniów za nauczyciela. Miał jednak pozycję całkiem odmienną. Tam, gdzie rabini przekazywali zawsze to, co sami przejęli od swoich mistrzów, postępując tak nawet i wtedy, gdy przekaz ten w jakiś sposób uzupełniali czy aktualizowali. On jeden nie powoływał się nigdy na żaden autorytet, na nikogo poza tym, którego nazywał po prostu ojcem. Wrażenie, jakie Jezus wywierał na swych słuchaczach, Oddaje może najlepiej jedno zdanie z Ewangelii według Świętego Marka, dość wszakże trudne do właściwego przełożenia na język polski. Biblia tysiąclecia tłumaczy je tak: Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Z Ewangelii według Świętego Marka. W zdaniu tym chodzi jednak nie tyle o władzę, ile raczej o to, co nazywamy autorytetem. Jezus nauczał jak ktoś, kto opiera się na własnym autorytecie. I to właśnie zdumiewało. Jego postępowanie było tak niezwykłe, a jak już o tym mówiliśmy, Niezwykłość ta nie sprowadza się jedynie do władzy, jaką miał nad ludźmi, ich wszelkimi słabościami, całą naturą i nawet duchami złymi, bardzo też prędko stał się ośrodkiem dyskusji i sporów. Kim ten człowiek właściwie jest? Za kogo się uważa? Wszystko wyjaśnia się dopiero paradoksalnie po jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, lecz to Ostatnie objawienie przeżywa tylko nieliczna grupka jego najbliższych uczniów. Dla nich to staje się wówczas oczywiste, że nie był on po prostu jednym nauczycielem spośród wielu, nawet takim, który cieszył się zgoła wyjątkowym autorytetem. Jest czymś znacznie więcej, jak pisze Pierre Grylo. A zarazem jego nauka stanowi jedno z jego osobą i życiem. Nie wystarczy zatem zachować tylko Jego słowa. Trzeba także poznać prawdziwie Jego sposób postępowania i wszystkie Jego czyny znaczące, zwłaszcza Jego śmierć i powstanie z martwych, bo właśnie one odsłoniły całą pełnię tajemnicy Jego osoby. Niczego takiego nie znajdziemy nigdzie w tradycjach rabinicznych. Z tego, co zrozumieli uczniowie Jezusa po Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, Wyrósł z czasem zbiór pism, zwany przez nas Nowym Testamentem.